No to co? Jesteśmy. Witamy wszystkich. Witamy serdecznie w kolejnym odcineczku. Tak, kontynuujemy przetrwanie w dziczy. I na początek garnek. Tak, o właśnie, garnek. On był w przetrwaniu, z tego co pamiętam. W jedzeniu. Co? Oj, w jedzeniu. Jest jedzenie. Potrzebujemy. Aj, czekaj, ja nie mam węgla. A, ja mam węgiel. Co ty tam działasz? A gdzie go postawimy? Właśnie, bo jego się stawia nad ogniskiem, jak to jest? Nie, nie, najlepiej po prostu gdzieś obok, żeby obok jeszcze lodówkę postawić i wtedy możesz otworzyć jednocześnie lodówkę i garnek i nie musisz tak latać z itemami. Aha. Czyli ja bym chętnie postawiła tutaj. No to dobra, ale gar. I teraz powiedz mi, tam jedzenie możemy składować, czy jak to jest? Nie, tutaj wkładasz 4 itemy. Przeważnie wkłada się jedno mięsko. Jakieś dopełniacze, czyli jakieś warzywa, grzybki, takie pierdółki, bo nie opłaca się wkładać więcej mięs, na przykład dużych, bo mięso też się dzieli na duże i małe. Bo później ono się marnuje, bo jak zjesz na przykład sam kawałek mięsa upieczony, to on ci da tam, załóżmy, 25 godu, a jak go ugotujesz w garnku na jakąś potrawę, to ci wszystko razem łącznie da na przykład 30, no to się nie opłaca, bo oddzielnie jakbyś to zjadł, to by dało ci więcej. Rozumiesz? Tak, tak, kurczę, a ja tutaj nie jadłem, widzę, i mi tutaj mocno spadł głód, muszę coś... To można ugotować, tylko że ja mam 3 kawałki mięsa, ja nie mam żadnych warzyw. Ja też już nic nie mam, bo zjadłem wszystko. Trzeba teraz iść na poszukiwanie jedzenia. Co by właśnie się przydało? Tak, jeżeli mamy tutaj obóz, aha, zrobiliśmy maszynę, to wykopywać jagódki i przekopać je do nas do obozu, tylko wtedy potrzebny będzie nawóz. Ja zrobię łopatę. Aha, to można sobie posadzić, tak? Tobie też zrobię. Dobra, zaraz tam pójdę, tylko tutaj kilka kwiatków sobie zbiorę do jedzenia. Zaraz z głodu zejdę tutaj. Ja mam 3 kawałki mięsne w sumie, ale właśnie z 4 kąsków się robi... Pinka idzie. Nie opłaca się, czekaj, to łopata. Łopata jest na dole? Tu. A, jest, dobra. Idę. I teraz powiedz mi, jak sprawa wygląda z tymi jagodami? Trzeba wykopać? No musimy znaleźć jakieś tam gdzieś dalej od obozu. A, krzew, tak? Jagodowy. Mhm. Dobra. To idziemy na poszukiwania. O, jak wcina? Nasiona, jak ptaszek. Chrupie w zębach. No i jak na złość nie ma żadnego. Tu będzie las. Łąka, jagody, przydałyby się. O, kwiatki. To dobrze, bo moja psychika już troszeczkę leciała w dół. Właśnie. O, tu są złe kwiatki, tu coś będzie. O, straszne drzewo. A straszne drzewo to jest... Tutaj widzisz takie z otwartą gębą? To jest... Nie podnoś tego kwiatka. Nie, wiem. Jeszcze samobójcą nie jestem. Do magii to... można powiedzieć, to drzewko jest. Później się tworzy taką respirator, to się nazywa, taki kapelusz z królików. I w nim możesz robić, tam jest zakładka, ma właśnie magia. To tam możesz robić takie różne pierdółki i tam będziesz potrzebował właśnie na przykład złych kwiatków, albo tych, to są żywe kłody dokładnie, to straszne drzewo wyrzuca żywe kłody. Patrz, nie ma nigdzie jagód. Kurczę, ale posłucha, z jedzeniem, a już mam zero, a płatki jak jem, to mi w ogóle nie podwyższają. Życie płatki podwiększają. Masz tu jak te. Siup. Nasionka. Czekajcie, muszę... Jeszcze na czerwono mi ekranie miga, ale to podejrzewam, że... Czekaj, stój. A jak zielonego grzybka wetnę? Nie, grzybek daje ci psychikę. Ale tylko można go wziąć. Cholera, nie łopatą. Oj. No, już za późno. Ja to samo zrobiłem. Podnieś. O, dobra, to dwa jest. Dobra, trzeba się trochę tego wykopać może. To ja sobie nasionek kilka zjem, o, dzięki bardzo. Możemy wrócić i w garnku ja ugotuję coś. O cholercie. Noc, ognicho. Robisz? Dobra. Żeby nam się choinka nie podpaliła. Teraz tak, nasionka można by upiec. Jak się ugotuje to nasionka, to one dają więcej? Nie, jedno życie ci tylko odnowi. Ajej, dobra. Masz jajko, o. O, jagody mam jedno, to ty mi dałaś? Jagody nie. To miałem w takim razie, a widzisz, na czarną godzinę zostawiona. Jajeczko sobie ugotuję.
Ja, jest niebieskie jajko. Kurczę, jest z Czarnobylu, czy co? Jest siekierka? Mam, ja mam... O. O, pełnia niedługo będzie, nie? Tak, trzeba będzie się trzymać z daleka od domków świnek. Ale jajo daje dużo zdrowia, widzę. O nie! O, drzewiec. Trzeba szyszki sadzić, tak? No, ale ja mam tylko dwie. O, dobra. O. Podpalił się, sierota. Podpaliła go, no. Patrz, chodzi zapalony. No, to go nie zabije. Taki ogień. Nie spali go? No ale las, cholera. Zajął się. Ale dałaś teraz. To nie ja, on sam przy ognisku się położył. O, i świnka mięsko. Padła. A nie, nie mam mięska. Nie? No bo palą się dupki przez niego. Przestań się palić. Ja, ale hajcung. Jezu, moje życie. Dobra, ale świnki będą go biły. Zobacz, ale węgla będziemy mieli. Czekaj, nie idź do góry, bo wtedy ogień się będzie rozprzestrzeniał. O, świńska skóra. Przyda nam się? Pewnie. Wiesz, popiół się przydaje, czy nie? Tak, zbieraj. Bo z popiołu i... Czekaj, niech to się skończy palić, bo nie chcę, żeby się rozprzestrzenił bardziej. A, ale hajcung zrobiliśmy. Ale te domki się nie spaliły, to dobrze. Nie, z popiołu. O czym... No patrz, znowu wlazł ognisko, widzisz? Ja go nie dotykam, on po prostu lubi chodzić po ognisku. Hardkorowiec, no po prostu. No, czemu szyszki mi nie chce podnieść? To ciekawe. A, bo ja mam tą w ręku, kurczę. Piekierkę. Ale węgiel zbierasz, tak? No, trochę zbierzemy, bo węgiel jest przydatny do suszarni, żeby zrobić suszarnię na mięso. Aha. No i można będzie później jeszcze garnek, bo w podstawce, czyli tak jak tutaj, bez dodatku jeszcze. Cholera, ja też zaraz mam rozkładu. Było tak, że jak się upiściło jakąś potrawę i ona cały czas leżała na garnku, to jej jakby wytrzymałość, ona się nie psuła. Wtedy robiło się dużo garnków i się trzymało po prostu potrawy na garnkach. Jak się głodniało, to się dopiero jadło. Dobra, ja myślę, że tego wystarczy nam tego dobrego. Co, próbujemy zabić tego drzewca, czy nie? Nie mamy czym nawet. Nie, tak? Chodźmy szukać jedzenia. Jezu, jak się zjarało. O, to już przestało. Mocny chyba jest hardkorowiec, co? Z tego drzewca. Znaczy, wiesz co, można go sposobem zabić, ale w tym momencie niepotrzebne nam są jego kłody. Poza tym nawet jakby nas raz trzasnął, to później nie mamy czym się uleczyć. Okej, wianek mi się kończy powoli, to ciekawostka. O, ja też sobie mogę zrobić. O, bawoły są, proszę bardzo. O, kupa. Trzeba zbierać guano kupę. Zbieramy, tak? Kupę. Okej. No, guano, kupa. Gunwo, jak to mówią. Różnie to nazywają. Nie mają czerwonych dupek? A jak mają, to wtedy co? A będą cię atakować, bo wtedy znaczy mają okres godowy. O kurczę. Ale chyba nie mają, bo... nie mają. Czekaj, masz tą kupę, bo ja nie mam miejsca w ekwipunku. Daj, ja mam. O, kupy rozdaję, no. My mamy, o. Kiedyś taki był zespół, czy piosenka, nie, zespół Guano Apes, kojarzysz? Nie. O, żabki, zabijać ich do jedzenia? Wiesz co, one się wtedy wszystkie na ciebie rzucą. Ale jak zaatakujesz jedno, ale można to zrobić w łatwiejszy sposób. Bumerang? Nie. O, to tak. Ty kombinujesz, powiedz. A! O, pułapkę postawiłaś? No. I one wpadają w pułapkę, sierotki. Chodź tu. Taki pomysłowy dobromir, no. Chodź tu. Oj! No chodź. Dobra, idę na siono. O, chcecie zaatakować łobuziara. Dobra. Jest. Mamy dwa łódka już. Jeszcze ty chodź. Chodź. Ja idę też zapolować. A nie, ja nie mam pułapki. Co sobie zrobić? Mogę zrobić. Ja nie mam miejsca w ekwipunku, masz tą. A, już zrobiłeś? Tak. To rób, dobra. A ja mam to serduszko przez przypadek zrobione. Zaraz. Jak tu się stawia pułapka? Aha, obok żaby. Po prostu na ziemi. Uważaj, bo jak ona cię uderzy, to... Zabierze ci pierwszą rzecz z ekwipunku. O, masz. Czyli w moim wypadku, dlatego wtedy kartki wypadły. A, ile mi strzeliła. I Janek mi zabrała mój. Ej, chodź. O, no chodź do tej pułapki. Cwana jest. Patrz, teraz będzie mnie ganiać tutaj, poproszę. O, złapała się. Sprawdź pułapka, jest żaba. Żabie łódka dostajemy? Aha, tak, od razu żabie łódka, dobra. Kolejna kupa. Dobra, jeszcze jedno użycie i po pułapce. Będziemy polujemy, 8. Polujemy dalej, dobra.
Ja nie mam miejsca w ekwipunku, wiesz, więc ja noszę tą pułapkę w ręku. Dobra. O, jest. Kolejna. Zaraz umrę z głodu. Tutaj w ogóle będzie można zrobić wędkę i w tych można łowić. A widziałem taką opcję. A coś ci pokażę, patrz. No pokaż, o, coś ty. Gesty, tak? No. A to czym jest, to się uruchamia? To jest mod w tym momencie. Znaczy są na to komendy, ale ja ich nie znam. Wiem, że jest mod po prostu i masz wtedy od F1 do F9 masz takie różne. Jakieś radość, złość. A wiesz co, czytałem gdzieś to. O, jak podskakuje? A jak kankana zatańcz? A czym ty teraz zrobiłaś? F8. A to właśnie nie wiem co to jest. To wszyscy mówią, że to piła, ale to nie wygląda jak piła. Znaczy, no właśnie, bo to jest takie... Nie wiem. Nie wiem co to miało być. Widok. Ja myślę, że powinniśmy wrócić do obozu, bo zaraz umrzemy z głodu. Tak, tak, tak. I podsmażyć te żabie łódka. Chodź, szpiec. Tędy pójdziemy. Ile mam głodu? No. 16. Ja mam 15. A to na jednym wózku jedziemy, jak to mówią. Tu jesteś, a ty jeszcze wykopujesz te. Jak już jesteśmy, patyczki się później przydadzą. Przeważnie się wykopuje właśnie trawę, patyki i jagody. I się robi takie malutkie farmy obok swojego obozu. Mhm. Pająki. A tu ja już miejsca nie mam. Dobra, to biegniemy. Ja tam widziałam jagody, a tu później się pewnie wróci. Tak, nagrobki też można wykopywać. Ale nie te, nie polecasz, tak? Na razie nie polecam. Można wykopać ducha. A tak poza tym to się przeważnie wykopuje jakieś dziwne rzeczy, które można oddać królowi. Czekaj, wezmę jeszcze więcej tych grzybów, żebyśmy mieli czym do gara dołożyć. Tak, tak, nie ma problemu. Gdzieś tutaj to było, tak? Już nie pamiętam. Na mapę trzeba zajrzeć. Nie, nie wiem. Na mapie nie jest zaznaczone to ognisko chyba, czy jest zaznaczone? Jest, jest. W lewo jeszcze. Pająk. Pięknie. O, i kolejne idą. O, no mięso potwory. Masz miejsce w ekwipunku? Nie mam. No dobra. Tak się zastanawiam. Dobra, co to zrzucić, ale nie mam zbytnio co. 2 siekierki mam. Uj, głód mnie dopada. Trzeba coś zjeść. O! Chodź, chodź, bo tutaj... Idę, idę? Jestem, no dobra. No właśnie, ja też już na czerwony ekran mam. Dobra, pieczemy żabie łódka. Czy zjedz jedno tylko, żeby na chwilę przetrwać, ja później ten. Zrobimy w garnku i to więcej jedzenia nam zaspokoi. Mhm. Ale widzę, że to mięso, to co z tym zrobić? Jakie? No to tu rzuciłaś mięso, potwora? Nie, je trzymam w ręku. Czekam, dobra. Muszę do obozu dojść. Jadki sobie pozbieramy, a co tam? To nam zostało na noc. O. I trzeba drugi wianek zrobić chyba, bo... się skończył, jest jakiś czerwony. A czy nie, jak się skończy, to zniknie. Wkładam drugi, świeży. No, od razu lepiej. W sumie to nam nie będzie potrzebne. Co to jest? Saletra. Mhm. A ja tu piórko kiszę jedno, nie wiem czy ono się przyda. No ja też właśnie dwa piórka kiszę. Nie wiem czy się przydadzą. W podstawce piórka chyba za bardzo do niczego nie służyły. Ewentualnie do zrobienia takiej rurki blowpipe, że strzałkę wydmuchujesz tam, ale ona taka jednorazowa była. A zaraz, z ptaków normalnie mięso albo piórka wypadają, tak? Tak, jak bumerangiem to tak. O, są jagody, zobacz. A to są nasze przy ognisku, niech one tutaj sobie wiszą. Faktycznie, to my już jesteśmy na miejscu. Dobra, do garnka wkładamy jedno potworne mięso. Właśnie nie możesz nigdy włożyć więcej niż jedno potworne mięso. Jak włożysz więcej potwornego, to się zrobi potworna lasagna. O kurcze. Raz, to co mam wrzucić, powiedz? Mam żabie łódko gotowane. Znaczy, właśnie, co masz przy sobie? Żabie mam łódka? Tak, żabie łódko mam, nasiona i zielony grzyb. Nasiona nie wchodzą w grę. Nie można ich do gara wrzucać. A czekaj, weźmiemy jeszcze na tą jagodę. I mam jeszcze, no to wiadomo, kwiaty, no to też chyba nie. To też nie. Masz tą jagodę. Teraz będziesz gotował. No zaraz, nie mam miejsca. Możesz na razie w ręku trzymać. Albo połóż na ziemi. Piórko wywalę na razie. Sobie leży obok ogniska. Ugotowało się chyba. Kulki mięsne?
Zerwij garnek, jest takie polecenie. Zerwij, to chyba masz lepsze tłumaczone. A, bo ja mam spolszczenie wrzucone. O, kanapka się ten no to... zrobiła. No to zjedz ją sobie szybko i zrobimy drugą. Ja mam 4 głodu. I teraz otwórz garneczek. Ugotuj, upuść, nie czekaj, bo ja mam tę kanapkę. Aha, ja muszę ją... Zjeść. Na siebie nakieruj. Jest, dobra, poszło. I teraz co zrobić? Otworzyć garnek, dobra, nie. I przerzucić tam tak, żabie łódka. Psy idą. O cholera, tylko tam, ja umieram z głodu. I jagodę mam, wiesz? Jagodę, żabie łódko, grzyb i jeszcze jedno żabie łódko. To nie, mam tylko jedno żabie łódko. To ja dorzucę drugie. Możesz, czy ja muszę... Już dałam możesz. Ci. Dobra, jest i kuk, tak? Mhm. Kuk, no, gotujemy. Kuk, jak, kurczę, kuk na statku. nie wiem, o. Te jagody tutaj... Nie, na razie one sobie też będą. O, ty masz kupy w sumie. Mhm, i to sporo. To dobrze, to dobrze, dobrze. Trzeba koniecznie jagody zbierać i zasadzić, bo ja jestem bibliotekarką, mogę zrobić książkę. Właśnie jedną kupę trzeba będzie zostawić na książkę dla nas. I ta książka sprawi, że jak ja ją przeczytam, to wszystkie rośliny w moim zasięgu urosną. W ogóle psy idą, nie wiem, czy widzisz. I mamy jakieś możliwość walki, no to musimy w sumie walczyć z nimi. Nie? Masz włócznie? Mam, już jest. To dobrze, ja tylko zjem kanapkę teraz, bo umieram już. I ty, a gdzie ty widzisz te psy na mapie? Nie, słychać je i twoja postać mówi, że coś się zbliża. A, nie zwróciłem uwagi, ale faktycznie słychać jakieś dziwne odgłosy. Warczenie takie. I teraz powiedz mi, jakaś taktyka walki z psami jest konkretna, czy... Czyli tak, on podbiega i gryzie i na chwilę przestaje, czyli jak podbiegnie do ciebie, możesz się odsunąć w tym czasie, jak on zaczyna gryźć, jakby żeby uniknąć tego ugryzienia. I wtedy podbiegasz i bijesz. I znowu po chwili się odsuwasz, bo on tak jakby... Te potwory w tej grze mają tak, że one uderzają i mają parę sekund przerwy, zanim znowu uderzą. Wtedy ty atakujesz i musisz się znowu odsunąć. Znaczy ogólnie jak jesteśmy we dwójkę, to możemy... po prostu... Aj, nie rób tego. No, rzucić się na nią, tak. Aha. No pało, jak to mówią. Załóż. O, zbroję, tak? Aha. Dobra. To ja go przyjmę. O, następny. Kolejny. Dobra. Ich będzie więcej niż w podstawce, jak się gra na single playerze, bo... Uważaj! Dobra. Najgorzej to jest uniknąć tego pierwszego ugryzienia. Oj, właśnie. Nie założyłeś zbroi. A gdzie ona jest? Gdzie ona mi wygląda? A, bo ja mam plecak. Aha, już wiem. Nasiona. Tylko gdzie ona mi uciekła, ta zbroja? To jest dobre pytanie. Gdzieś plecak musisz mieć. Jest, dobra. Ale już psy, już chyba więcej ich nie będzie, więc już możesz ubrać. Ale zapłon, ja cię kręcę. Mamy, dobra, potworne mięso. Raz, dwa, trzy, cztery. Jednak na padzie mi się lepiej grało, ale to nic, przyzwyczaję się do tej klawiatury. Tutaj z pasją się robi praktycznie wszystko. O, walka tą F-ką, nie? A, walka F-ką. Właśnie ostatnio bawiliśmy się na modach na Together ze znajomymi i zainstalowali taki mod, że rzuca się tą włócznią. Tylko, że on sprawiał tak, że... Nie wiem, taki błąd był, że jak ja naciskałam F, to postać mi po prostu biła w powietrzu. Nie podchodziła mi do moba. Jeden, jakie to było denerwujące. Po prostu takie niewygodne. O, ja tutaj postawię pułapkę na królika. Właśnie, bo my tutaj musimy znaleźć jakieś królicze dziury, których nie ma. Aha, ja nie mam modów, także ich nie widzę, dobra. Nieważne. Tu jest jedna. Udało mi się pułapkę postawić. Jaki teraz plan mamy? Plan mamy może narobić właśnie tutaj pułapek. Jak z trawą stoimy? U mnie kiepsko, u ciebie? Ja mam trawy 20. O, to możesz robić pułapki. Dobra. Survivalu są do... Okej, okay. Stwórz. Tam jest dziurka właśnie u góry. To tak, idę tutaj postawię. O. I mam jeszcze jedną, to mogę gdzieś tutaj postawić, jak trzeba. No tam gdzieś powinny być dziury, bo jak jest ta sawana, to powinny być dziury. Zauważyłem też, że na łące tych dziur sporo występuje. Czasem... Oj, ja głodny znowu jestem, cholercia. Już biegnę zrobić, bo mam jagodę, mam mięso. Zjeść nasionko na razie jedno. No to z tym jedzeniem to faktycznie a jest... A chyba na garnku leży jedzenie, weź spójrz. A jest, no. Mogę? Chapnąć? Tak. Hap. No to chapam.
No zjedzenie w podstawie było trudniej niż w dodatku, bo w dodatku jednak jest większy wybór przedmiotów na mapie i można tak no sobie wybierać co zjeść, nawet te drzewa kasztanowe, tymi kasztanami zawsze można było się pożywić. Poza tym jakieś tam koci szopy, no tego mięsa jakoś, mięsa zawsze i jedzenia ogólnie jest dużo. Ale klopsiki dobre upichciłaś? Tak, klopsiki są na razie najwięcej głodu zaspokajają, czy najwięcej zadają, na drugim miejscu są, o tak można powiedzieć. Co to jest ta strzała harfy, nie, statua harfy, to jest jakiś tutaj obelisk znalazłem. Dobra, idę stąd, bo jeszcze można coś... rozłupać. Uj, noc idzie. Pochodnia, albo biegnij tutaj. Pochodnia, jest pochodnia. No tak, ale przydałoby się... O, zapaliła się w ostatniej chwili, ale... Już słyszałam. Już mnie dopadało coś, wiesz? Już słyszałam właśnie syk czarny. Było. O, jest pełnia. Tak, czy mamy gdzieś świnki obok siebie? U góry, żeby tutaj nie przyleciały. O, jest jedzonko dla ciebie. No, brzuszek najedzony. Raz. Brakuje mi albo jakiejś jednej jagódki, jednego grzybka, czegokolwiek. Nie mam nic, wiesz, mam tylko nasionko jedno. Królika by się przydało chapsnąć, ale to... Masz kupę, bardzo... możesz nawieść krzaczek? Mogę? Który? Tamten na górze, tak? Mhm, pokażę ci się fertilize. Jak nakierujesz kupą. Krzak jagodowy, te dwa obok siebie co są, tak? Jeden jest nienawieziony, ten po prawej. Dobra, gdzie jest kupa? Tutaj. Pół żyźni. Okej. Okay. Więc proszę bardzo. A tu posiałaś, widzę, sadzonki. Troszkę tak, patyków nie trzeba nawozić, to jest plus patyczków. Tam u góry jeszcze trawę zasiałam. Znowu jesteś głodny. Znaczy ja mam 50. Bo twoja postać mówi, że jesteś głodny. O, bo ja byłem w sumie, wiesz co... O, właśnie, idę na te pułapki, zobaczę. Nie chcą się coś łapać te króliki, no. One dopiero wyjdą nad ranem. Tutaj zasadzę troszeczkę trawy, też będziesz musiał ją nawieść kubką. Dobra. Patrz, no w ogóle żadna pułapka nie jest... O, tu jeszcze jedna dziura, to postawimy pułapkę. Porządki. Czy te pułapki są? Jest, dobra. Co? I uciekł tak. Piórko, właśnie. Przydałoby się zrobić skrzynkę, tylko że u nas z drewnem cienko. Ja mam drewna... Zaraz, ile ja mam? 11. Ja też mam 11. O, jest królik. Pięknie. Tam widziałem, że czapkę można zrobić nawet. Czapkę? Królika. Nauszniki. Nie, nauszniki. A, nauszniki królika, Ale one są słabiutkie. To jedzonko to... Jak chcesz, to jest. Bo ja mam tutaj mięso królika, jak będzie trzeba. Do ugotowania. I to na razie trzymaj całego. W kipunku. To musisz go najpierw zabić. Ach, te twoje klopsiki, no. Zamorduj, ależ to jest drastyczne. No, niestety. No trudno, no. Żeby przetrwać, to trzeba mordować, nie ma innej opcji. Tak, albo oni, albo my. To właśnie tak, natura taka jest, nie? Daje wybór. Giniesz albo żyjesz. Jak u nas z mapą stoimy, tutaj chyba w lewo nie byliśmy. Teraz ja to z bumerangiem paraduję, albo dobrze, niech będzie bumerang, albo włócznie sobie zamontuję. Bagna, a no tak, dlatego my się tu rozbiliśmy, bo tu bagna są. Uuu. Uważaj, no. Uważaj, tu oj. Musisz bardzo uważać na te maski. Na bagnach ogólnie najlepiej się nie zatrzymywać. Ale cały czas na razie, iść, tak? Nie ten poziom, na razie raczej powinniśmy stąd wyjść. Dobra, bo ja widzę, że te maski wyrastają z... Tak, z podziemi. Nie ma konkretnego miejsca chyba, co? Czy... Znaczy widać takie bąbelki na ziemi, no. I one tam są. Dziura jest. Dobra, kwiatków. O, kolejny widzę, ten wykopałaś. Tak, wtedy nawieziesz je kubką i ja przeczytam książkę. Tylko jedną kubkę musisz mi zostawić. Też? Na razie nie, bo nie mam miejsca w ekwipunku. A, bo ty faktycznie masz tam. Cholera, na razie te szyszki wyrzucę. Pół opcji masz. O, jest królik, zaraz go tutaj bumerangiem zapniemy. Uwielbiam ten bumerang, powiem ci. No, fajna sprawa, bo na razie on cię nie kaleczy, ale później... A, właśnie jeden z widzów mi napisał, że
Właśnie bumerang można łapać w łatwy sposób. Nie musisz naciskać spacji, jak go łapiesz, tylko po prostu trzymaj spację, potem już jak go wyrzucisz. No ja tak robię, wiesz? On ma wtedy rączkę wyciągniętą, ja nie wiedziałam o tym. Ja, jak mi powiedziałaś, żeby łapać go w ostatniej chwili, tak jak w realu, to później wcisnąłem spację po rzucie od razu i on sobie złapał łapie. No widzisz, ja nie wiedziałam. A w ogóle dziurę królicze można wykopywać. A to wiem. Tylko, i królik wtedy nie ma gdzie uciec, nie? No, ale wtedy się już też nie zrespi. To też takie... Nie zrespi się, fajne określenie. Co dla królika? Nie odżyje. Jedzonko się nie zrespi. Tak jest. Kurczę, strasznie dużo lasu tutaj dookoła nas. Może się kiera w dłoń? Mam nadzieję, że nie wyjdzie żaden drzewiec. O, jak szybko uschło drzewo. O, tak mają takie fazy. Ale one później znowu odżyje. Gdzie ja to się kiera mam? A jest, dobra. Właśnie, drewno się przyda, bo to wiadomo. Noc zastanie i koniec. A co tam szamiesz ciekawego? Nasiona. Ja się tylko nasionami żywię. Zdrowe odżywianie preferujesz? Tak jest. Kurczę, nie za dużo tych drzew, bo zaraz znowu wlezie. O, jaka współpraca ładna. No i deszcz. Tak profilaktycznie posadziłaś, widzę, tę sosenkę. Dobra, wystarczy. Tutaj kamienie jakieś. O, ja mam kilof, jak chcesz. A ty też. A, już tutaj w górnika się zabawię. O. Co my tu mamy? Oj, wieczór. Nasionko. Jak pochodnie zapalę w deszczu, to ciekawe, czy ona będzie się palić. Tak, pali się, tylko właśnie wiem, że w dodatku jest tak, że ogień ogólnie się o wiele szybciej gasi w deszcz. W podstawce nie wiem, nie jestem pewna, bo jednak ten deszcz tutaj nie ma wpływu na nas. Więc chyba nie będzie się nic działo. Bo w dodatku deszcz sprawia, że mokniemy. Nie wiem, czy wiesz. Nie wiedziałem o tym. Znaczy, w dodatku gram. Na razie. No, dodatku nie ma jeszcze na... Aha, na podstawie. No. O kurczę, ile pająków. Ja bym je przeatakowała, bo pajęczyna by się przyda. Do czego pajęczyna? O, jest jej. Parę ci uciekać. Uciekaj, tak? uciekaj. Oj, ja cię kręcę. Przestaną nas gonić? Ja się nimi tutaj zaraz zajmę. Tak, ty waleczna kobieto. Aż. Au! O, w końcu! Chodźcie tutaj, łobuzy. Właśnie to jest dobre też w korporacji, że one się rzucają na mnie. Wtedy ty atakujesz. A ja mogę tłuc, tak. No, ale mięska zdobyliśmy. Tak, idziemy. Jedna pojęczyna, kurczę. O, patrz, kolejne. Dwa. Trzy. No bo tutaj są ich kokony. Ale to co, wracamy tam do ognika? No ja nie mam miejsca, chodźmy. To idziemy, ja mam to jedno porne. Co to? Uj, 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 zapaliłaś się. Piorun! Umieram! Oj, 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 oj. Tam jest serduszko. To może się podnieść. Tak bije, widzisz? Na ziemi się rusza. Momencik, szukam. Gdzie to jest? O tu. A, jest. Użyj na mnie. Muszę wymienić. Ale dobra. Leaf, masz. Jee, mam wskrzeszenie pierwsze. Brawo! Ognicho, zapalaj! Stój, chodź moje może rzeczy. Może być pochodnia? Może być. No ale trzymaj się mnie blisko. Ojoj. Ojoj. Moja. Dobra. I jest mam mój trupek. A co tu jest? A, świetliki. Jaki ładny trupek. Jak naciszę, że ona mówi. Bibliotekarka umarła robiąc to, co kocha. Została... What she loved. Zabita przez ogień. Oj, moja pochodnia się wyczerpuje. Możemy świetliki coś zrobić? Nie. Można je łapać później. Gdzie ten nasz obóz jest? Nie wiem, bo ja się trzymam ciebie blisko. Dobrze, ja idę w ogóle do tego obozu? Tak. Czekaj, stój. Nie, w lewo jest! Zaraz drugą odpalę. O, to już noc minęła. Dobra. Kurczę, jedna. O, nasiona. Tak jest. Twój trupek leży. O, właśnie po śmierci jest ciężko z psychiką. Łabą masz? No, już mi cały ekran mi lata. Tylko nie zacznij mi tu wariować.
Ile masz kup jeszcze? 9. 6. Trochę nazbierałem tego, wiesz, powiem ci. 8 i jedna dla mnie. No to wcale nie jest tak dużo. Ruszające drzewo było. Czekaj, o, o, o. Tu możesz nawieźć te dwa krzaczki. Dobra. Oj, nie ten guzik. Żyźni, proszę bardzo. I tutaj kolejny. Trawę. Proszę bardzo. Trawkę też, tak? Mhm. Każdą oddzielnie widzę trzeba. Tak, tak, właśnie dlatego kup jest bardzo dużo potrzebnych. No, jaka współpraca na roli, ładna, idzie. Więc no i ostatnia kubka. Nie, zostaw jedną! Oj, oj, oj. Zużyłeś. Nie szkodzi, pójdziemy na bawoły. Ale widzisz, za szybko. Teraz tak, gotujemy coś z tego mięcha, co mamy? Tak, koniecznie. Jedno ja potworne. Tak, wrzucam już w takim razie, ciach, siedzi. Co ja tu mam? Mam jeszcze kąski królicze, dwa. A masz jakieś warzywa, jagody, grzyby? Nic, posucha totalna. Jedno potworne, no dwa kąski, ja wrzucę jedną jagodę. No i wtedy dwa kąski trzeba. A może z ptaka spróbuję? Jest mięsko z ptaka. Proszę bardzo. Jakbyśmy mieli kupę, to ja tą książkę zrobiła. Już mamy trzy kąski. Już bym bumerang zostawił. Kurczę, te pióra wypadają. Dobra, wiesz co, ja wrzucam te dwa kąski. Dobra? Tak, 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 wrzuć. A jeszcze mam, wiesz co mam? Gruczoł pająka, do czego on się przydaje? Do leczenia. Możesz na niego nacisnąć i on ci tak trochę podleczy. Nie mamy tych na lodówkę, co? Tych zębatek. Zębatki na lodówkę? Nie. Kurczę, bumerang się skończył. Muszę sobie drugi zrobić. A tu tam do maszyny trzeba podejść, tak? Znaczy jak przeraz, to chyba ja robiłam, tak? Tak, a właśnie... Zrobimy skrzynkę. Bumerangi są w broni? Broni, nie? Tak. Tu włożę na razie to. Złoto, pajęczyna i dupka. Dobra, możesz do skrzynki włożyć rzeczy, które... No niepotrzebne ci są na razie. No, gdzie masz skrzynkę? Tam, stoi. No, dobre pytanie, które rzeczy niepotrzebne są? Tam, zobacz co tam jest. Złoto jakieś, takie pierdolki. No mam złoto, to mogę wrzucić do skrzynki. Na razie jest niepotrzebne. No, ma trochę tych slotów ta skrzynka, widzę. Piórko też rzucę, bo widzę, masz piórka. Zbroję zostawię, saletra. Też niepotrzebne. Okej. Okay. Kamienie, krzemień to się przydają, dobra. Szyszki na drzewca. Zjadłaś, nie? Można sobie... zasadzić taki mały swój las. Wtedy go się jakby tak zasadza. Sadzi w takim miejscu, z dala od wszystkiego. I na przykład wtedy możesz go sobie spalić, żeby on nie przeszedł nigdzie dalej, albo sobie go ściąć. Ja zawsze mam taki mały swój lasek. Okej. Okay. Wiesz co, zbliża się ta godzina, żeby już powoli pierwszy odcinek kończyć. Mhm. To możemy kończyć pierwszy, nie? I zaraz drugi zrobimy od razu. Dobrze. No dobrze, to niech tu się pichci w takim razie. Tak jest. I co, zapraszamy do następnego odcinka. Tak, i dziękujemy za obejrzenie tego. Tak, dziękujemy. Do zobaczenia, do usłyszenia. Cześć. Pa, pa.